jadę na lotnisko, woli mnie ziomek, bardzo spoko. I w ogóle on ma najtańsze zakwaterowanie w całym Fort de France, 30 eurusków. Nie muszę rekomendować, ostatni widoczek. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wylecieć, że wszystko jest git. Rozbudzałem się chyba 10 razy w nocy, sprawdzałem telefon, miałem jakieś niespokojne sny. No, chyba musi mi się udać dzisiaj wylecieć. Mama na mnie czeka. Zobaczymy. Lecimy. Jeszcze kawałek wam pokażę, jak pięknie wstaje dzień na Martynice. Tam za górkami. A na lotnisku za dużo tutaj się nie dzieje. Widać, że chyba tylko jeden lot jest. I to ludzie właśnie w moim kierunku lecą. I teraz się okazało, że małym druczkiem na bilecie jest napisane, że mam przesiadkę w Guadalupe. I teraz podszedłem tutaj do okienka z informacją i mówię do pani: proszę pani, ale na Guadalupe to ten samolot na pewno będzie na mnie czekał. Bo mówię, moja mama tam jest, ja już mówię, obiecałem jej, że ja tam przyjadę na 100%. I tak 10 razy się pytałem, czy na pewno, wiecie, nie będzie żadnej zmyłki, kurczę, że wiecie, ja tam polecę, a tam już samolot leciał, albo jest jakieś opóźnienie, ale pani powiedziała, że na 100% dolecę, chociaż nie ufałby mi tutaj do końca. No, a lotnisko malutkie, dla wszystkich, którzy tutaj przylatują, po prostu wiecie, wychodzicie z lotniska. Ja wam pokażę, bo już wcześniej mówiłem w tamtym filmie. Wychodzicie z lotniska, przechodzicie po prostu na strzałę, te wszystkie parkingi, które są tam na wprost. Po prostu musicie tylko znaleźć miejsce, gdzie można przejść. I tam są, tam jest komunikacja miejska, która zabierze was do miasta za 2 euro, niecałe. Także elo. Widzicie ten lot? 3S316. Cancel. Ja zaraz tutaj chyba zejdę na zawał. Idę się zapytać tej babki, co jest grane. No pani mówi, że nie jest, także no nie wiem. Zaufam jej, bo dobrze jej z oczu patrzy. Jeszcze taka pani ze mną, która ma ten sam lot i ona mówi, że ona dostała normalnie SMS-a, że anulowany jest ten lot. Ja normalnie zaraz się strzelę w łeb. Najlepsze wakacje zafundowałem do swojej mamy. Elo. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Chuj, nie jest dobrze. Była taka nadzieja, że o 10 polecimy bezpośrednio. Ale nie ma takiej nadziei, a teraz walczymy o hotel i taksówkę. I jedzenie. No bo ja już zostałem 2 dni dłużej, a teraz pani powiedziała 27. Wiecie co? Jest mi niedobrze. Dostałem bona na sandwicha i kanapkę. I dostałem hotel, który kosztuje 660 zł za dobę. Fajnie, fajnie tak by było, gdybym jutro miał lot, ale oni nie wiedzą kiedy. Masakra. Można sobie wybrać croissanta i taką bułkę, kawę, wodę lub sok. No to wziąłem sobie wodę, croissanta i tą bułeczkę. O, pani nam daje, idziemy coś zjeść i o 10 taksówka. Elo. Mówią, taksówka będzie o 10. Jest 10. Babka mówi: nie no, będzie o 12. Ja mówię: wiesz co, ja rozumiem. Rozumiem, że no może samolot nie pojechać. Ale mówię, co to nie, nie ma firm taksówkarskich, czy o co chodzi? Mówię, dawaj mi adres, ja sobie pojadę sam. O nie, nie. To potem od 3 można się zameldować. Nieważne, ja pojadę sobie, poczekam na recepcję, może pójdę do miasta. Zadzwoniła: nie, taksówka przyjedzie za 20 minut. Taksówkarz jest, odebrał mnie, zaakceptował bon. Ale to jest wielka niekompetencja tego, co tu się dzieje na lotnisku.
ludzi, którzy tutaj pracują. Ale co ja zrobię? No i co, zawraca się? Zuli. Dobra, ciśniemy do hotelu, zobaczymy co tam się urodzi. Naprawdę. Zeszło ze mnie, ale wcześniej to myślałem, że wyrwę tam bankomaty i je porozrzucam po całym lotnisku. A tak to elegancko, nie? Hotel Palmenier. Ale później wam go pokażę, bo od trzeciej jest dopiero zameldowanie. Takie są tu widoki. I to jest lokalizacja praktycznie niedaleko osiedla, na którym mieszkałem wcześniej. Także wiem co, jak i gdzie są autobusy. Jadę do centrum. No jadę. Wiem, że tam nic nie ma, ale jadę. Tutaj nie będę siedział. Podobno jest jakiś strajk. Tu maszyna jest wyłączona na bilety. Także zaje fajnie. Elegancko. Nie wiem, a jak chcę coś zjeść? Masakieros jakieś, to jest zwykłe po prostu. Nie wiem, tu gościu właśnie mi mówił, że jest strajk. It's a strike today. No. No i kurde Lipton. To się okazało, że to jest strajk transportowy i do tego strajk antyszczepionkowy. Ludzie nie chcą, wiecie, dostawać tutaj ukucia. I no nie ma, gość też mówi, że czeka chyba z godzinę na autobus, nic się przyjechało. Masakra, idę do takiego sklepu, kupię sobie coś na Netflixa. Jest sobie z ziomkiem, pobajerujemy sobie trochę. Jelo, no nie wiem, jak to się będzie wszystko układało. A to podobno wczoraj w mieście podpalali autobusy i zrobili jakieś rozruby. Także ja do tego nie wiedziałem nawet. Ja trafiłem tutaj po drodze na otwartą restaurację, co bardzo mnie zdziwiło. I mają grilla, mają kaczkę, świniaki mają, patrzcie jakie różowe, różne rzeczy, sandwicze, nie sandwicze. Bardzo fajnie tu pachnie. Zamówiłem sobie kurczaka z frytkami, bo było najtaniej, 8 euro. Taka świnka kosztuje 14, także duża różnica. No ale czy same dobre rzeczy mają? Szaszłyki, nie szaszłyki. Masakrycznie to dobrze wygląda, jak tu pachnie. Goście tam nieźle grillują, no. Uff. To jest jedzenie za 8 euro i jestem pod wielkim wrażeniem. Trzy warzywka, kurczak, frytki. Mniam, mniam. Afryka mi się przypomniała. Ten dzień mnie po prostu wykończy. Nie wiem. Jestem gdzieś. Nie wiem gdzie. For the France. I chciałem iść do sklepu. Patrzę na Maps.me. Jest sklep. Niedaleko hotelu. 700 metrów. Podchodzę. Okazuje się, że to... że to hurtownia jakaś jest. I że tam nie można kupować. To już się zdenerwowałem, no bo po co oznaczać na Maps.me supermarket hurtownią? Później pytałem się babki, a proszę pani, a gdzie jest sklep, bo ja water i food. Bo chcę sobie coś kupić, jakieś snaki czy coś. O, to tutaj 5 minut tą stronę i po prawej stronie będzie. Patrzę, idę i niczego nie ma. Chodzę do drugiego sklepu, babka mówi, o tu jest Carrefour. A ja pytam się, 5 minut, 10? Nie, mówi, może 5, może 10. Idę, usiadłem na tym krawędźniku, wpisuję Carrefour. Mam tam 3 km. Parzy słońce jak cholera. Nie wiem. Kurde, nie wiem. Teraz to już idę na obkrętkę, bo wiem gdzie jest supermarket za 2 km w moją stronę, tam gdzie mieszkałem. Masakra jakaś. Dzisiejszy dzień po prostu. No nawet nie mam słów, bo nie chcę przeklinać. Jest stacja benzynowa. Może tu będą coś mieli, co ja chcę. Dostałem swój pokój. Jest Francio. Także
Odpalam sobie Netflix, zapuszczam wody i po prostu muszę poleżeć troszeczkę, odpocząć, przemyśleć. I mam nadzieję, że jutro wylecę, bo pytałem się na recepcji, na ile zamówili nam hotel i dopiero tylko na jedną noc. Także trzymajcie kciuki. Ja idę się odprężać. Co jeszcze jest w tym hotelu? Jedę na 8. Na basen. Albo na rooftop pojedziemy najpierw. Jest i basenik, widzę. Tylko nie wiem, jak się do niego wchodzi, bo wszędzie jest zamknięty. Ale zaraz to wybadam, sobie tutaj poleżę. A taki ogólnie to widok panuje z tego hotelu. Ale tam fajnie słońce zachodzi. Widok się zgadza. Nie ma to tamto. Zobaczcie, jest sauna. Są leżaczki. Nie ma to tamto. Jest spoko. No 140 euro za dobę na dzień dzisiejszy. No, coś musi być. Cykes, mykes. Pyk. Proszę, żeby gościu zajął najlepszą miejscówkę do moczenia się. Ale niech mu będzie. Przecież jest taka druga część. Po drugiej stronie. No i gitarka, no podoba mi się. Leżałem tam w łóżku w pokoju i przeglądam artykuły i zobaczcie, na co natrafiłem. Patrzcie, to przypadek, że teraz tu jadą na sygnałach. Raz, dwa, trzy. Trzy pojazdy. Albo nawet cztery gdzieś tam. No. To już ktoś wcześniej mi pisał, że na Guadalupe były jakieś protesty. Dzisiaj ten ziomek mi coś mówił. To żadne protesty są transportowe, po prostu ostrzelali policję. Podpalili autobusy. Pewnie dlatego dzisiaj komunikacja nie jeździła, ale to nic nie miało wspólnego z, nie wiem, z samolotami na pewno. No, ale jak czytałem tu artykuł, że po prostu ostrzelali policję tam. Mówię, what the fuck, przecież od poniedziałku, a dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj jest wtorek, poniedziałek był wczoraj, ja wczoraj chodziłem po Fort de France, a nic takiego nie widziałem. Mówię, dziwne trochę miasto, tam karetka pojechała. Albo straż. No, to takie jajce się tu dzieją. Dobrze, że rykoszetem baza nie dostał. Dobra, idziemy moczyć dupę. Incydenty na Martinice miały miejsce kilkukrotnie w nocy z poniedziałku na wtorek, czyli dzisiaj w nocy, w stolicy wyspy Fort de France. Interweniowaliśmy w związku z palącymi się śmietnikami, pomagając strażakom w dzielnicy Saint-Thérèse około 23:30. Ostrzelano nas. Około 1:45 w nocy podpalono inne śmietniki i samochody. To właśnie w tym momencie doświadczyliśmy wielokrotnego ostrzału z bronią o kalibrze 9 mm. Przekazały służby bezpieczeństwa publicznego. Nikomu nic się nie stało. To na szczęście. Protesty chyba jeszcze się nie skończyły. Jeżeli, wiecie, podpalają, strzelają do policji z broni, to nie są takie protesty na żarty. No dzieje się, dzieje się. Mogłem być, dobrze, że bo ja sobie tu chodziłem tą dzielnicą, tam czy chodziłem przez centrum. Dobrze, że gdzieś tam nie znalazłem się w epicentrum wydarzeń, które miały miejsce tutaj. W ogóle ja chodziłem, mówię, kurde, tu nic nie ma w tym mieście. Nic nie ma, co tu robić, mówię. A tutaj, wiecie, za rogiem działy się takie rzeczy. Dużo farta na pewno. Z jakiejś strony, nie?
Bo jeżeli ludzie podpalają i strzelają do policji, to też mogą różnie zareagować, tak? Dużo osób w takich sytuacjach wykorzystuje takie wydarzenia, nie wiem, żeby okradać, wiecie. No, przeważnie, żeby okradać, żeby po prostu wzbogacić się. No. Dobra, a teraz czekamy na wiadomości. Sorry, dzisiaj jest odcinek przeważnie z moją mordeczką na waszych ekranach. A co zrobię? A i wielką prośbę mam, żebyście w komentarzach zadawali pytania do takiego odcinka z pytaniami. Ponieważ nie wiem, jak długo tu zostanę, a jutro coś wyskrobię, a jakbym to, wiecie, miał pytania na jutro, także to jest takie gorąca prośba, żeby te pytania było ich dosyć sporo, żebym mógł jutro, nie wiem, gdzieś pojechać, zrobić jakiś odcinek, a na pojutrze, żebym miał po prostu ten odcinek z Q&A i jakoś to poleci. Także to jest wielka, gorąca prośba, zadawajcie pytania w komentarzach. Dostałem kartkę na recepcji, że mogę sobie coś zjeść. To jest wszystko po francusku. Zobaczymy, czy to za restauracja jest. Nic nie mogę tutaj wybierać, po prostu dostałem wodę, dostałem chlebek, dostałem starter. To jest jakaś ryba. To nie jest salmon. Nie dostałem jakiejś propozycji, czy coś lubię, czy czegoś nie lubię. Po prostu pani mnie usadziła i dała starter. Ale smaczne, smaczne. Będzie tu awokado, pomidorek był, cytrynka, naprawdę dobre. I teraz, zobaczcie, wjechało drugie danie. Pachnie rewelacyjnie, jeszcze nie próbowałem. Chlebek cieplutki, świeżutki, to już trzeci mi pani tutaj podała. I czasami nie muszę się prosić, po prostu widzi, pyta. No i będę szedł do pokoju, to wam powiem, jak smakowało. Myślałem, że to już koniec. Wychodzę, pani mówi, nie, to poczekaj jeszcze 5 minut i ja to w tym sposobem dostałem chyba taką tartę czekoladową. Dobrze to wygląda. Zasiadam, jem. Teraz nikogo nie ma. Można by się pobawić. Żarcie pierwsza klasa. To mięsiwo było tak dobre, soczyste. I ten mus ziemniaczany, no kosmos. Tarta też, tylko tą śmietankę zjadłem. Myślałem, że będzie lepszy widok na Martynikę. Na Fort de France, przepraszam. Dobra, bo jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że laska z tego samego lotu powiedziała mi tam na kolacji, obok, przy stoliku, że dostała maila, że podobno 25, czyli za 2 dni mamy wylecieć. Nie wiem, nie wierzę, nie robię sobie nadziei, a poza tym to kolejny absurd, ponieważ wzięli od nas wszystkich numery telefonów i zapisywałem swój numer telefonu po to, aby zostać poinformowanym o locie, tak? A ona mówi mi, że dostała maila gdzieś tam też przez jakąś dziwną drogą. Nieważne. Taki to był dzionek, dzisiaj dużo przegadane. Ale nawet jak chciałem gdzieś pojechać, to ta komunikacja nie działała w mieście. No na jutro coś wymyślę, a pojutrze podobno ma być ten lot. Słuchajcie, zdrówka życzę, pomyślności i tak dalej, i tak dalej. No chcemy już wylecieć na tą Dominikanę, nagrać coś i już robię research na temat Kolumbii. Słuchajcie, robię już Kolumbię, zbieram informacje. Za niedługo kupię bilet, od razu pewnie idę do Argentyny, także moc witalna wróciła, wszystko jest gitówka, tylko muszę wylecieć. Także trzymajcie się, pozdro 600, elo!